Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Kiedyś tak rzeczywiście mówiono, że po prostu postępujący wiek, demencja starcza, będziemy mieli Alzheimera. Otóż teraz już wiadomo, że istnieje szereg elementów ryzyka, takich współtwórców, bym też tak trochę powiedziała, bo wiadomo, że ta degeneracja następuje w mózgu, ale wiemy, że istnieją choroby i stany patologiczne, które po prostu mogą na to wpłynąć. I jednym z nich na pewno jest nadciśnienie. Wiemy, że podwyższone ciśnienie krwi, istnieje szereg badań w takiej głównej bazie naukowej, takim jakby złotym standardzie, jeśli chodzi o naukę, o to, żeby weryfikować i sprawdzać badania. Najnowsze doniesienie PubMed. Naprawdę, z roku na rok przybywa badań, które mówią, że nadciśnienie tętnicze, czyli tak naprawdę problem naczyniowy, cywilizacyjny jak najbardziej, leczony, związany bardzo mocno również z zaburzeniem, jeżeli chodzi o metabolizm lipidów, bardzo mocno predysponuje do powstawania choroby Alzheimera w późniejszym czasie. Bardzo mocno również mówi się o tym, że tak zwany zespół metaboliczny. Jest to też przez WHO uznane tak naprawdę za stan określany jako choroba XXI wieku. Już mówię, czym jest ten zespół metaboliczny. Otóż tutaj wyróżnia się kilka elementów, przy czym mówi się, że przynajmniej dwa z nich mogą już świadczyć i predysponować do tego, że możemy nazwać pacjenta na pacjenta z zespołem metabolicznym. Przede wszystkim jest to ta najniebezpieczniejsza, bym powiedziała, otyłość brzuszna, czyli otyłość wisceralna, którą często możemy spotkać szczególnie u panów, tak, typu chude nóżki, tutaj chude ręce i brzuszek piwny. I jest to tak naprawdę bardzo groźny stan. Bardzo groźny stan pod wieloma względami. O tym też możemy sobie pogadać w ogóle kiedyś osobno, dlaczego ta otyłość trzewna i otyłość akurat tutaj, tkanka tłuszczowa, jest szkodliwa, ale mówi się, że nie wiem, nie chcę być też gołosłowna, ale chyba mierzenie obwodu brzucha u kobiet to jest chyba powyżej 84 cm, u mężczyzn 90, albo odwrotnie. Generalnie około 80 cm tej otyłości brzusznej już jest czymś, co powinno nam zaświecić alarm w głowie. Oprócz tego podwyższony poziom trójacyloglicerydów, czyli lipidy, podwyższony poziom złego cholesterolu, podkreślam, zły cholesterol, czyli LDL, te lipoproteiny o niskiej gęstości i obniżony poziom HDL-u, również tutaj czyli HDL to jest ten dobry cholesterol. Z tego co pamiętam, to chyba było 150, ale też tutaj odnoszę do, jakby nawołuję, żeby sobie to sprawdzić, wartości referencyjne. Podwyższona glukoza na pewno, to jest 100, to jestem pewna. I to są elementy, które i nadciśnienie tętnicze, i to są elementy, które wszystkie ubrane, złapane jedną klamrą, mówią o tym zespole metabolicznym. Więc jak widzimy, wszystkie elementy mogłoby się wydawać takie dosyć niewiarygodne, że nadciśnienie, otyłość, trójacyloglicerole, takie rzeczy, a jednak wydaje się, już teraz wiemy, że tak mocno wpływają na to i są takim znacznikiem predykcyjnym, że może rozwinąć się choroba Alzheimera, że to bardzo mocno związane jest również z tymi procesami neurodegeneracyjnymi. Kolejnym elementem jest właśnie to, że niestety mamy zwiększoną podaż tłuszczy trans w naszej diecie i podwyższoną podaż cukru. Wykazano, że glikacja białek, czyli taki proces, który ma miejsce w wyniku po prostu nadmiaru wolno krążącej glukozy w naszym ustroju. Po prostu jemy tak dużo cukrów prostych, jak zresztą wiesz, ja jestem zwolennikiem diet niskowęglowodanowych, między innymi też dlatego, że dopuszczamy do takiego procesu, który po prostu patologicznie zmienia nam białka, na białka poddane glikacji. I wiadomo już, że powstawanie takich tak zwanych receptorów RAGE, czyli receptorów produktów zaawansowanej glikacji, które są wynikiem tego procesu, bardzo mocno jakby ich ilość zwiększa się również z progresem choroby Alzheimera i jakby po prostu predysponuje do rozwinięcia też tego, czyli powstawanie stanów zapalnych w mózgu. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.